Po polsku czy po angielsku? Po polsku. Po polsku, okej. Okay. Mam wielki zaszczyt, żeby być tutaj z wami. Jestem trzeciej generacji Holocaust ucieczka. Mój dziadek był w Auschwitz, numer 22661, uciec z Auschwitz i Dachau. I to jest dlaczego ja jestem tutaj. Rotmistrz Pilecki był w moim życiu teraz na 10 lat, bo byłam bardzo inspirowana przez taki piosenk, przez spotkanie harcerz Kazimierz Bichowski, który robił legendarny uciec z Auschwitz samochodem komendanta. Pisałam piosenkę i on inspirował mnie, żeby pisać 50 piosenki i kręcić film. I teraz mam okazję używać wszystkie te wydarzenia i sadzić to więcej piosenki na ten temat. Ja mówię teraz po polsku, bo uczyłam polski piosenki i to jest dlaczego teraz mówię dobrze po polsku. 10 lat temu nie mówiłam po polsku. Czyli mam piosenkę teraz dla naszej kochanej Rotmistrz Pilecki i chciałam powiedzieć, że mam bardzo wielki zaszczyt spotkać Anna. Myślę, że jej książka jest najlepsza książka na temat Wiktora Pilecki, bo ten inny książki, szczególnie ten inny książka, ma bardzo dużo mistakes, a ja bardzo lubię Anny książkę, bo to jest historyczny, bardzo precyzyjny. So, bardzo gratuluję. Dziękuję ci. I dziękuję, że promujesz nasze Rotmistrz Pilecki jako military professional. To jest człowiek, który od początek życia był harcerz, był żołnierz, walczył na kraju, brał udział, Bóg, honor, ojczyzna. I dziękuję, Anna, że ty pamiętasz o te słowa i ty how to say it in Polish, you're expanding our knowledge on that, so thank you very much. So, pierwsza piosenka, którą usłyszałam po polsku, ja śpiewam dla was dzisiaj, jest Dziś do ciebie przyjść nie mogę. To jest piosenka, którą mi pan Kazimierz Bichowski, Auschwitz escapee, uczył mi tę piosenkę. To jest przepiękna piosenka i mówi o kochany, który nie może wrócić do kochany, bo musi walczyć w leśni wojsko. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, mgle utonie próżny skrok. Bo cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna broń. Dłużej tu nie mogę siedzieć, gdzieś czekają psy.
teraz wiosną rolę moją przyje brat. Kości moją mym porosną i już jeśli ruszy mi szmat. W pole być pewnego ranka na sną przyta dla mnie zróż i już stoja kochanka. Ja żyć będę w kosach zbóż. Dziękuję bardzo. Niech żyje Polska niepodległa. Niech żyje was. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo na piękne wydarzenie dla naszych bohaterów. I szczególnie dla naszych bohaterów, żołnierzy wyklęty. My jesteśmy bogaci, bo oni żyli. I dziękujemy bardzo. Jestem Katie Carr. I jestem pod wrażeniem, że jestem tutaj z wami. Dziękuję.